Cześć, witam w kolejnym odcinku dotyczącym estońskiego CIT-u, dzisiaj powiem o tym, kiedy stosować, a kiedy unikać stosowania estońskiego CIT-u. Generalnie estoński CIT proponuje wykorzystywać, ma on największe znaczenie, największe przynosi zyski wśród firm, które wypłacają dywidendę. Jeżeli taka wasza firma nie wypłaca dywidendy, bez względu na to, czy jest małym, czy dużym podatnikiem, to ten realny zysk będzie mały. Firma, które wypłacają dywidendę, realny zysk będzie polegał na tym, że realne opodatkowanie spadnie od około od 1 do 10% podatku. Podatek będzie niższy. Wśród firm, które nie wypłacają dywidendy, również są pewne korzyści z jego stosowania, aczkolwiek zdecydowanie mniejsze niż u tych, które wypłacają dywidendę. W firmach, które nie wypłacają dywidendę, można estoński CIT potraktować troszeczkę jako tani kredyt, który jest oprocentowany w 1 do 6% w zależności od rodzaju spółki, wysokości nakładów inwestycyjnych, od 1 do 6% w skali roku. Nie musisz podatku płacić co rok, tylko płacić go raz na 4 lata od całego dochodu zgromadzonego przez te 4 lata, ale w troszeczkę wyższej kwocie, bo stawki podatku rosną, a zyskujesz tylko wtedy, jeżeli wypłacasz dywidendę, bo część podatku dochodowego, tego zapłaconego przez firmę, odlicza się od tego podatku dochodowego od osób, które płacą dywidendę. Więc tylko się to wtedy bardziej opłaca. No i jeszcze jest inny argument, dlaczego w firmach, które nie płacą dywidendy, warto skorzystać z estońskiego CIT-u, mianowicie to, że to troszeczkę poprawia cash flow, płynność finansową, gdyż podatek płaci się raz na 4 lata, a nie co roku, czy jakieś zaliczki co miesięczne. Generalnie, jeżeli twoja struktura działania firmy jest taka, że przychody otrzymywane od twoich klientów są kumulowane w spółce, a spółka wydaje te pieniądze, koszty, ponosi koszty na podwykonawców, pracowników, dostarczycieli różnych usług, a w pozostałym zakresie w całości to, co zostanie, zleca podwykonawcom do działalności gospodarczej wspólnika, członka zarządu, który jest jeszcze opodatkowany ryczałtem albo kartą podatkową, to stosowanie ECIT-u jest wątpliwe, nie przyniesie żadnych korzyści. Jeżeli ktoś jest na ryczałcie poniżej 19%, to zazwyczaj jego efektywne opodatkowanie jest zdecydowanie niższe, nawet gdyby zastosował estoński CIT. Trzeba pamiętać o tym, że z estońskiego CIT-u można zrezygnować, więc jeżeli zastanawiasz się nad jego zastosowaniem, występujesz z wnioskiem do urzędu, żeby taki zgodę na jego stosowanie otrzymałeś, to możesz po prostu nie podjąć tego wyzwania i dalej pozostawać na zasadach ogólnych. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Zapraszam do subskrypcji i bycia na bieżąco.